Deszcz spadał gęsto za oknem, tworząc na szybach samochodu migoczące krople. Wśród szarego miasta, które tonęło w mokrej mgiełce, patrzyłem na ulicę, zastanawiając się nad tym, jak wiele się zmieniło od czasu naszego ślubu. Nasza piąta rocznica zbliżała się wielkimi krokami, a ja pragnąłem uczcić ten dzień szczególnie. Wiedziałem, że muszę zrobić coś wyjątkowego, co pozwoli nam ożywić naszą miłość i przypomnieć sobie, dlaczego zakochaliśmy się w sobie. Restauracja, do której zmierzałem, była znana z romantycznego klimatu i wykwintnej kuchni. Od zewnątrz wyróżniała się elegancką fasadą, oświetloną delikatnym światłem, które przywoływało romantyczne wibracje. Wiedziałem, że to właśnie tutaj możemy stworzyć magiczne wspomnienia. Kiedy wkroczyłem do wnętrza restauracji, natychmiast zostałem otulony przyjemnym ciepłem i zapachem przyciągających potraw. Wokół mnie rozciągały się delikatnie podświetlone stoły, przy których para zakochanych gości cieszyła się swoją intymnością. Pomyślałem, że tak właśnie chciałem spędzić ten wyjątkowy wieczór z Karoliną, w tej romantycznej atmosferze, oddzielając się od codziennych trosk. Kiedy zbliżyłem się do stołu, moje spojrzenie przyciągnęła Karolina. Jej oczy lśniły radością, a na ustach malował się delikatny uśmiech. Jednak widok Rafała obok niej sprawił, że zastygłem w miejscu. Byłem przekonany, że nasze spotkanie miało być wyjątkowe, a teraz moje serce wypełniło się niepokojem i obawą. Siedzieli blisko siebie, a ich gesty i uśmiechy sugerowały intymność, która przekraczała granice relacji biznesowych. Czułem się jak obserwator, zagubiony w chwili, która była dla mnie kompletnym zaskoczeniem. Próbowałem zebrać myśli i zrozumieć, co się dzieje. Karolina zauważyła moje podejście i zaskoczenie malujące się na mojej twarzy. Jej spojrzenie uwięziło się na chwilę w moich oczach, ale szybko odwróciła wzrok. Czy to tylko moje przeczucia, czy coś było na rzeczy? Musiałem to wyjaśnić. Przełknąłem twardo i zbliżyłem się do stołu, starając się zachować spokój. Usiadłem na wolnym miejscu naprzeciwko nich i spojrzałem na Karolinę, próbując zrozumieć, co się dzieje. Karolina. Rafał. Czego tu nie rozumiem? Zapytałem, starając się zachować spokój w głosie. Oboje obrócili się w moim kierunku, ich twarze malując zdziwienie. Karolina wydawała się zmieszana, a Rafał próbował ukryć swoje zaskoczenie. Tomek. Nie wiedziałam, że będziesz tutaj. Odpowiedziała Karolina, próbując ukryć zdumienie. Nie pytaj mnie, czemu tu jestem. Chciałem zaskoczyć cię na naszą rocznicę, a zamiast tego zastaję cię z moim szefem. Odrzekłem, moje słowa przepełnione bólem i złością. Karolina wzruszyła ramionami, próbując znaleźć słowa. Tomek, to jest niewłaściwe zrozumienie. Spotkałam się z Rafałem, aby omówić pewne sprawy związane z naszą pracą. To było tylko spotkanie służbowe. Rafał, który do tej pory milczał, postanowił włączyć się do rozmowy. Tomek, to prawda. Karolina jest jedną z naszych najcenniejszych pracownic. Wiedziałem, że ma pomysły i sugestie, które mogą wpłynąć na rozwój firmy. Dlatego zaprosiłem ją na kolację, aby porozmawiać na ten temat. Nie ma w tym nic więcej niż profesjonalna współpraca. Te słowa brzmiały dla mnie jak tania wymówka. Czułem się zdradzony i oszukany. Musiałem teraz zdecydować, czy uwierzyć w to, co mówią, czy przeczucie w moim sercu jest słuszne. W głębi duszy wiedziałem, że muszę podjąć decyzję, jak postąpić w tej sytuacji. Ale wewnętrzna walka była niezwykle trudna. Część mnie chciała uwierzyć w niewinność Karoliny i Rafała, chciała wierzyć, że to spotkanie było tylko wynikiem ich zawodowej relacji. Jednak inna część mnie, ta, która czuła się zdradzona i oszukana, nie potrafiła uwierzyć w te wyjaśnienia. Wpatrując się w oczy Karoliny, próbowałem odczytać prawdę. Jej spojrzenie było pełne niewinności, ale czy to wystarczyło, aby całkowicie zaufać? Moje myśli wędrowały między chwilami szczęścia, które wspólnie przeżyliśmy, a obecną sytuacją, która naruszyła naszą relację. Ostatecznie zdecydowałem, że muszę rozmówić się z Karoliną na osobności. Zaproponowałem, żeby wyszliśmy na chwilę z restauracji, potrzebując odrobiny prywatności, aby przedyskutować to, co się wydarzyło. Kiedy znaleźliśmy się na zewnątrz, deszcz nadal delikatnie padał, a ulice były opustoszałe.
Stałem tam, wpatrując się w oczy Karoliny, próbując znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Karolina, potrzebuję usłyszeć od ciebie prawdę. Czy między tobą a Rafałem jest coś więcej niż tylko relacja zawodowa? Zapytałem, starając się kontrolować swoje emocje. Karolina złapała mnie za rękę, a jej spojrzenie wyrażało zarówno troskę, jak i zdenerwowanie. Tomek, słuchaj mnie. Prawda jest taka, że Rafał od pewnego czasu interesuje się moją pracą i prosił o spotkanie, aby omówić pewne projekty. To jest tylko współpraca zawodowa, nic więcej. Mówisz, że to jest tylko współpraca, ale jak mam ci wierzyć? Jak mogę być pewien, że nie ma między wami niczego więcej? Dopytywałem, wciąż poszukując przekonujących dowodów. Karolina westchnęła głęboko i spojrzała mi prosto w oczy. Tomek, obiecaj mi, że uwierzysz mi na słowo. Nie ma między nami niczego więcej niż przyjaźń i współpraca. Ty i nasz związek są dla mnie najważniejsi i nigdy bym tego nie zniszczyła. Jej słowa brzmiały szczere, a spojrzenie pełne było uczucia. Wewnętrzna walka w moim sercu nie ustawała, ale zdawałem sobie sprawę, że muszę podjąć decyzję, czy uwierzyć Karolinie i dać naszemu związkowi jeszcze jedną szansę. Stałem tam, wpatrując się w Karolinę. Jej słowa brzmiały szczere, a na jej twarzy malowała się determinacja. Wiedziałem, że muszę podjąć decyzję, czy dam naszemu związkowi jeszcze jedną szansę. Ale czy byłem gotowy zaufać i dać jej możliwość wyjaśnienia? Przez chwilę w mojej głowie toczyła się wewnętrzna bitwa. Lecz w końcu, po długim namyśle, podszedłem do Karoliny i objąłem ją. Czułem, jak moje serce łagodnieje i chciałem wierzyć w jej niewinność. Karolina, jeśli mówisz prawdę, jeśli to naprawdę było tylko spotkanie biznesowe, to chcę cię uwierzyć. Ale proszę, daj mi czas, żebyśmy mogli o tym porozmawiać jeszcze raz i naprawić to, co zostało naruszone, powiedziałem z wewnętrzną determinacją. Ona przytuliła się do mnie, a jej ramiona otuliły mnie ciepłem i poczuciem bezpieczeństwa. Tomek, jestem gotowa na wszystko, co potrzebujesz, aby odzyskać nasze zaufanie. Chcę, żebyśmy razem przeszli przez to i naprawili naszą relację, odpowiedziała, a jej głos był pełen nadziei. Przez kolejne dni po tamtej niefortunnej kolacji spędzaliśmy dużo czasu na rozmowach i wzmacnianiu naszej więzi. Karolina wysłuchiwała moich obaw i lęków, tłumacząc każdy aspekt jej spotkania z Rafałem. Staraliśmy się zrozumieć nawzajem i zbudować zaufanie na nowo. Postanowiliśmy również wprowadzić zmiany w naszym codziennym życiu, aby bardziej się nawzajem angażować. Rozpoczęliśmy regularne randki, które pozwalały nam skupić się na sobie i odkrywać nasze potrzeby i pragnienia. Spędzaliśmy też więcej czasu na komunikacji, ucząc się słuchać siebie nawzajem i dzielić się naszymi emocjami. Mimo że postanowiliśmy dać sobie kolejną szansę, wciąż nurtowała mnie myśl o prawdziwym charakterze spotkania Karoliny z Rafałem. Dlatego postanowiłem sam zbadać tę sprawę i znaleźć pewność, że to, co mówiła, było prawdą. Rozpocząłem dyskretną dochodzenie, szukając dowodów, które potwierdzałyby jej słowa. Przeanalizowałem dokumenty firmowe i rozmawiałem z innymi pracownikami, próbując ustalić, czy spotkanie miało charakter służbowy. W końcu, po kilku tygodniach badań, udało mi się zebrać wystarczające dowody, które potwierdzały, że spotkanie Karoliny z Rafałem faktycznie było związane z pracą. Byłem uspokojony, że mój lęk i obawy były nieuzasadnione. Kiedy przekazałem Karolinie zebrane dowody, zobaczyłem ulgę na jej twarzy. Przez ten czas obydwoje musieliśmy zmierzyć się z trudnościami i wątpliwościami, ale teraz mogliśmy zacząć odbudowywać nasze zaufanie i naprawiać to, co zostało naruszone. Zrozumiałem, że byłem gotów uwierzyć w nią od samego początku, ale musiałem przejść przez ten proces, aby znaleźć w sobie wewnętrzny spokój. Teraz wiedziałem, że muszę przebaczyć, jeśli chcemy odzyskać to, co było dla nas ważne. Po długim okresie walki i odkupienia, nadszedł czas na rozpoczęcie nowego rozdziału naszego związku. Byliśmy bardziej świadomi niż kiedykolwiek, jak ważne jest stale zaangażowanie, otwarta komunikacja i wzajemne wsparcie. Decydowaliśmy się zbudować naszą przyszłość na solidnych fundamentach, ucząc się na błędach przeszłości i inspirując się wzajemnie do dążenia do naszych wspólnych celów. Siedząc przy kawie w naszym ulubionym kawiarnianym zakątku, spoglądaliśmy sobie głęboko w oczy.
Byliśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, i przysiąść, że będziemy stale pracować nad wzmacnianiem naszego związku. Porozmawialiśmy o lekcjach, jakie wyciągnęliśmy z tych trudnych doświadczeń, i ustaliliśmy, jakie działania podejmiemy, aby budować naszą więź na nowo. Postanowiliśmy zainwestować czas i wysiłek w regularne spotkania terapeutyczne, które pomogłyby nam pracować nad zaufaniem, komunikacją i rozwiązywaniem konfliktów. Ustaliliśmy również zasady dotyczące przejrzystej komunikacji i szczerego dzielenia się naszymi uczuciami. Byliśmy gotowi dać sobie nawzajem wsparcie, gdyby pojawiały się jakiekolwiek trudności czy wątpliwości. W miarę jak odbudowywaliśmy naszą więź, staraliśmy się nie zapominać o radości i radościach, które przynosi nam życie. Wspólnie odkrywaliśmy nowe pasje i zainteresowania, które sprawiały nam obu radość i dawały odskocznie od codziennych trosk. Wybieraliśmy się na romantyczne wycieczki i przygody, które przypominały nam, jak ważne jest cieszenie się chwilą i budowanie pięknych wspomnień. Byliśmy również świadomi potrzeby odnowy naszej indywidualności. Zachęcaliśmy się nawzajem do rozwijania swoich pasji i marzeń, dając sobie przestrzeń do rozwoju jako jednostki. Uczestniczyliśmy w warsztatach, zajęciach tanecznych czy artystycznych, co pozwalało nam odkrywać nowe obszary naszych zainteresowań i rozwijać się jako osoby. Wzmacniając naszą więź i odkrywając nasze indywidualne pasje, zaczęliśmy rozmawiać o naszych wspólnych celach na przyszłość. Razem ustaliliśmy wizję naszego związku i plany, które chcieliśmy osiągnąć jako para. Wyznaczyliśmy cele związane z naszymi karierami, rodziną, podróżami i rozwojem osobistym. Byliśmy gotowi połączyć nasze siły, aby pokonać wszelkie przeszkody i dążyć do tych wspólnych celów. Ustaliliśmy, że będziemy się nawzajem wspierać, motywować i inspirować w drodze do ich osiągnięcia. To było piękne poczucie jedności i wspólnoty, które jeszcze bardziej umacniało naszą więź. Patrząc w przyszłość, wiedzieliśmy, że nasza miłość przetrwała próbę i stała się jeszcze silniejsza. Byliśmy gotowi na kolejne wyzwania, które mogły pojawić się na naszej drodze, wierząc, że z zaufaniem i miłością będziemy je pokonywać. To był nowy początek, pełen nadziei, odbudowy i wzrostu. Nasz związek kwitł, a my byliśmy gotowi na to, co przyniesie przyszłość, trzymając się za ręce, gotowi stawić czoła wszystkiemu, co nas czekało.